Cześć, ja mam tutaj skrzynkę zielinkę od w.legutko i teraz razem wyskupujemy, następnie posadzimy poszczególne zioła, a na koniec pokażę Wam, co możecie fajnego z tego zrobić. W środku mamy pana pietruszka, czyli nasiona pietruszki, panią bazylię, czyli bazylię i pana szczypiorka, czyli szczypiorka. Więc na początku musimy otworzyć nasz zestaw i wyciągnąć nasze nasiona. Następnym krokiem jest wybranie dwóch łyżek ziemi. Nie muszą być one pełne, ale ważne jest to, żebyśmy potem mieli czym przykryć nasze nasiona. Kolejnym krokiem jest to, żebyśmy wsypali nasze nasiona do zestawików. Następnie przykrywamy 3/4 ilością ziemi. Przedostatnim krokiem jest zwilżenie naszej ziemi, ale nie możemy zrobić tak, żeby pływało. A teraz wspólnie ugotujemy coś z użyciem naszych ziół. Jest to przepis na makaron z pesto bazylijowy z dodatkiem pietruszki. Zaczynamy od oblania wody do naszego garnka, w którym potem będziemy gotować makaron. Ja już obrałam naszą bazylię. Jest tutaj mniej więcej około 80 gram bazylii, więc tyle musicie użyć. Gdy nasza woda zacznie się gotować, tak jak już moja, dosalamy naszą wodę. Następnie zawieramy nasz makaron i wkładamy do garnka. Do naszego blendera dodajemy pokrojony ser. Nie jest on aż tak drogi, ma być go około 80 gram. Do naszego sera dodajemy naszą bazylię i pietruszkę. Następnie dodajemy orzechy. Dodajemy czosnek przyciśnięty przez praskę. I około 89 gram oliwy z oliwek. Dobrze, więc nasze pesto już jest gotowe, więc teraz musimy tylko poczekać, aż nasz makaron się ugotuje. I mieszamy. Tutaj też posypać naszym parmezanem z wierzchu. I gotowe. Tak prezentuje się nasze danie. Dodatkowo już 21 marca rusza konkurs Zdroworosną, w którym możecie wygrać dla siebie zestaw młodego youtubera, a dla waszej szkoły spotkanie z jednym z masterchefów.